tej sceny, wy tu dochodzicie aż tutaj, przy tym minimalnie za daleko weszliście, ale jednak i tak muszę was stosunąć, bo nie będą was widzieli żeby. Myślę, że nie możecie być tutaj na skraju palety. Myślę, że maksymalnie tutaj z końcówką palety, czyli tu skierować Robertą. Ja powodem jest ten dialog i tak. Pełni nie będziecie tutaj. Wyznaczyły sobie zadanie i te, które pamiętały numer do fundacji, dzielą się swoją wiedzą z resztą. To jest każdy, no dobra, to ja jeszcze tu pogadam z tym, to jest ten moment, co ci pokazywałam wcześniej, ten przeskok, nie? Czy ty... Chodzi to boli, nie? Tak, to boli. Teraz nie da, już teraz rozumiem. Tak. Jest na innym miejscu. Jesteś sama. Nie było go. Było pusto. Rozglądałam się, zajrzałam do wszystkich gabinetów. Czekałam. Nikt nie potrafi przybliżyć ci tych okropności, które mogą cię spotkać w ciągu całego życia. Leżąc w domu, który się zawalił. W bańce powietrza. Ciemności? Tak. Szybciej. I opieram się pójdę na łóżko. Dobra, i powodzenia, tak? I co to znaczy, chłopcy? Powodzenia, chłopcy. Tak, dobrze. No, bądźcie doczni, a bądźcie doczni. Swoje pięć minut masz. Naprawdę. Tych momentów, o których myślę, gdy ona mi się przypomina.
że siedziałyśmy razem w ciszy w moim domu, zanim go opuściliśmy.
tą miłość. Tak, tą miłość. Realizacja. Bardzo się cieszę, że jest chociaż garstka autorów tłumaczenia pod kierunkiem pani profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, pani Marii Sipińskiej. Bardzo się cieszę, że jest pani z nami. A wystąpili przed państwem Michalina Filimoniak. Dzięki którym możliwe było to czytanie dzisiaj. Państwo wiedzą, bardzo państwu dziękuję.